Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 218. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Czy temat podróży może się wyczerpać? Moim zdaniem nie. Szczególnie, że im więcej mam w nim doświadczenia, tym więcej pojawia się pytań i refleksji. Wyjazd wyjazdowi nierówny. Można odwiedzić jedno miejsce na wiele sposobów, kierować się innymi zasadami i mieć przeróżne wrażenia. Dzisiaj postanowiłam podyskutować o tym, jak podróżować w sposób nieturystyczny, jak zwiedzać świat ścieżkami lokalsów oraz w jaki sposób odwiedzać dalekie kraje z poszanowaniem lokalnych zwyczajów i wspierając tamtejszą gospodarkę. Zaprosiłam do siebie Lenę Urbańską, podróżniczkę, współautorkę konta na Instagramie Razem Taniej oraz prowadzącą program podróżniczy Lena na Bałkanach. Lena zwiedza świat od ponad dekady, ma na koncie prawie 80 krajów, a dzisiaj podzieli się z nami swoimi przemyśleniami odnośnie świadomego podróżowania, popełnianymi błędami, a także pomysłami na to, jak mądrze wspierać lokalne społeczności. Zanim przejdziemy do rozmowy, mam do Was małą prośbę. Jeśli jesteście stałymi słuchaczami podcastu i lubicie ten program, będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast ocenić, zrecenzować. W aplikacji podcasty na iTunesie możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Na Spotify jest też opcja gwiazdkowania podcastu. Na YouTubie, gdzie też posłuchacie podcastu, możecie oczywiście zasubskrybować mój kanał, polajkować odcinek, zostawić komentarz. Niezależnie od tego, na jakiej platformie słuchacie, będę bardzo wdzięczna za Wasze wsparcie, bo dzięki temu podcast jest szerzej promowany i trafia do większego grona odbiorców. Oprócz tego odsyłam Was jeszcze na mojego Instagrama Karolina Sobańska po więcej treści około podcastowych, nieco bardziej lifestyle'owych oraz po masę moich przemyśleń w formie postów oraz przestrzeni do dyskusji na tematy, które pojawiają się tutaj, bo do każdego odcinka zazwyczaj jest jakaś publikacja, gdzie mamy możliwość wymienienia doświadczeń. A teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Leną Urbańską. Cześć Lena. Cześć Karolina. Zastanawiałam się, czy Cię oficjalnie przywitam, czy po prostu przejdę do jakiegoś gorącego pytania, ale... Dobra, powiedzmy prawdę, siedzimy tu już 2 godziny przy tym stole i stwierdziłyśmy, że warto by było w końcu coś nagrać i powiedzieć cześć naszych rozmów. Myślę, że możesz być dobrą partnerką też do takich egzystencjalnych rozważań, więc pomyślałam, że tak trochę Cię postawię, mówiąc po polsku, on the spot i zapytam, czy podróże mogą nie kształcić? Wiesz co, nie ma raczej takiej opcji. Myślę, że to jest raczej oczywista odpowiedź, ale ostatnio mamy dużo rozkminek z Pająkiem, moim partnerem, a propos tego, jak te podróże wpływają też na nasze samo podróżowanie, czyli jak ono się zmieniło względem tego, jak wyjeżdżaliśmy pierwszy raz 10 lat temu i czego oczekiwaliśmy od tych podróży, a czym one są dzisiaj. Więc nie dość, że Cię absolutnie, może nie tyle zmieniają, ale uczą chyba najbardziej ze wszystkiego, co możecie uczyć w życiu, bo powtarzam to niejednokrotnie, że żadna książka, żaden film i żadne bycie ekspertem z punktu czerpania wiedzy z różnych źródeł nie da Ci takiego poczucia zrozumienia, jak egzystowanie w tym, jak bycie naocznym świadkiem. Rozmawiałyśmy chwilę wcześniej o Ramadanie i tym, jak bardzo nie rozumiałam tego na początku. Dziwiłam się, jak w dzisiejszych czasach można faktycznie być wstrzemięźliwym wobec jedzenia i picia przez 40 dni w ciągu dnia, oczywiście w takich upałach 40-stopniowych. I dopiero później, będąc tak naprawdę podczas Ramadanu w krajach muzułmańskich, jakby z każdym dniem zaczynałam to coraz bardziej rozumieć. I jakbyś mi tego wcześniej cudownie nie wytłumaczyła, to dopiero widząc ten moment, kiedy zaraz po zachodzie słońca ludzie dzielą się daktylami jako pierwszym posiłkiem, który
spożywają tego dnia, żeby pobudzić soki trawienne i faktycznie jest tak, że jadąc jakimś transportem publicznym zawsze ktoś ma schowane daktyle i wyciąga je do siebie, dzieli się nimi, albo idzie wzdłuż ulicy człowiek, który z termosu nalewa ci w kubeczki wodę, żebyś to pierwsze pragnienie tych pierwszych kropel mogła faktycznie od razu wlać do siebie, jakby poczucie tego i bycie wśród tych ludzi wtedy, w tamtym czasie jest czymś absolutnie niesamowitym. My na początku też w ciągu dnia jedliśmy, gdzieś piliśmy wodę i dopiero później jak ktoś patrzył na nas po prostu takim hate lookiem albo pani zdarzyło się klepnąć mnie w ramię, dając mi do zrozumienia, że co ja robię, ona nie pije cały dzień i nie je, a ja centralnie przed jej twarzą po prostu, wiesz, gul, nawadniam się, no to było to bezczelne z mojej strony, bo to, że ja nie mogę tego robić, że mogę to robić, nie znaczy, że jej nie kuszę i wtedy jeszcze bardziej powoduje, że ona ma to pragnienie, a poza tym to jest taka rzecz, którą zawsze sobie powtarzam w podróży i uważam, że jest niesamowicie cenną rzeczą, to, że to ty jesteś gościem w danym kraju i to ty masz przyzwyczaić się do tego, jak tam jest, a nie chcieć dostosować różne rzeczy do siebie. Także, żebym nie odpłynęła za daleko od tematu, bo mam taką skłonność, to tak, podróże absolutnie uczą cię nie tylko geografii, nie tylko religii, nie tylko ludzi, kultur różnych, ale też tego właściwie, co ty robisz, czego poszukujesz na tym świecie i co zaczyna być dla ciebie ważne i jaki masz też może cel w tym wszystkim, po co to wszystko. Oglądałam ostatnio dokument o Anthony Bourdain, który był dla mnie piorunującym dokumentem i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Smutny film, ale nie będę zdradzać za dużo. I niestety taka jest trochę pułapka w tych podróżach, że im więcej widzisz i im więcej wiesz, tym trudniej jest ci czasami znaleźć szczęście, bo masz świadomość tego, ile tego nieszczęścia też jest na świecie, więc absolutnie podróże cię otwierają i kształcą, ale czasami jest to w jedną stronę tylko kierunek, z którego później nie da się zawrócić, jeśli chodzi o świadomość tego, jak funkcjonuje też świat i że nie ma tylko kolorowych i pięknych plaż, ale jest też dużo rzeczy, o których znowu możesz widzieć je w telewizji albo czytać o tym książkę, ale będąc jakby częścią tego, zupełnie inaczej to odczuwasz. A czy to nie jest trochę tak, że kiedy my obserwujemy albo doświadczamy, mam nadzieję, że nie doświadczamy, tylko raczej jesteśmy świadkiem albo słyszymy historię o tragediach czy o trudniejszych warunkach życia ludzi w innych częściach świata, to pokazuje nasze życie w innej perspektywie, więc potem odnajdujemy radość w tym naszym wygodnym życiu, bo ja staram się wierzyć, że to działa w tę stronę, a nie, że nas te straszne historie obciążają. Jasne, jest tak. Na pewno doceniasz bardziej to, co masz, jakby trochę porównując się do tego, ile druga osoba niestety może gdzieś nie mieć, ale z drugiej strony jest to często też taką sytuacją, gdzie ludzie posiadając dużo mniej są dużo bardziej szczęśliwi niż ty posiadając bardzo dużo, bo ty już nie umiesz się z tego cieszyć, bo masz tego tak dużo i nie doceniasz tego. Bo powiedziałaś, że kiedy podróżujemy, to powinniśmy uszanować to, jak jest w danym miejscu i dostosować się do warunków lokalnych, może wręcz otworzyć się na jakiś inny styl życia przez te kilka dni, tygodni, kiedy jesteśmy na obczyźnie. A odnoszę takie wrażenie, że to jest zupełnie inny kierunek niż ten, który obrała turystyka. Bo turystyka ma mało czasu, masz 2 tygodnie i musisz wycisnąć z nich jak najwięcej, więc jak jedziesz na drugi koniec świata, który ma bardzo dużo wolnego czasu, to się frustrujesz i wkurzasz, że to jest za wolno, czemu tak długo na coś czekasz, czemu on tak wolno jedzie albo coś tam, więc przeszkadzają ci rzeczy, które są dla ciebie kulturowo zupełnie inne, a nie masz na to czasu, żeby wejść w to i to zrozumieć, bo masz tylko tych 14 dni urlopu i chcesz z niego wycisnąć jak najwięcej i szkoda ci każdej minuty. I dla mnie tak naprawdę to, czym różni się turystyka od podróżowania, to tak tylko i wyłącznie czas.
bo jeśli masz 3 miesiące na podróż, a masz 2 tygodnie, no to umówmy się, jakbyś nie chciał i jakbyś nie był świadomym i otwartym człowiekiem, no to w te 2 tygodnie nie jesteś w stanie poznać tak dużo niuansów, jak mając te 3 miesiące. Nie chcę jakby oceniać ludzi, którzy wyjeżdżają na krótszy czas, bo jest to związane oczywiście z pracą, możliwościami i tak dalej, ale nie jesteś w stanie tak poznać danego miejsca i jakichś rutyn, rytuałów, tego wszystkiego, co cię otacza, mając bardzo krótki czas i chcąc zobaczyć jak najwięcej w tym czasie. Moją taką radą na to, jak ma się mało czasu, z której też sami zaczęliśmy ją wdrażać w życie, to jest skupianie się po prostu na jakiejś jednej rzeczy, na jakimś jednym regionie, czy niechęci. Nie, no, ty Eurotrip. No, 2 tygodnie jedziemy wszystkie kraje. No to wiesz, nawet nie zdążysz zauważyć, w którym kraju jesteś i czy tam się je pierogi, czy je się schabowego. Więc myślę, że ten czas jest tutaj super istotną różnicą. Ale wydaje mi się, że to trochę broni turystyki, no bo tak jak powiedziałaś, nie każdy ma możliwość pozwolić sobie na to, żeby wyjechać na dajmy na to miesiąc. Zwyczaj są to 2 tygodnie, no i naszym priorytetem są konkretne na przykład zabytki, czy parki narodowe i wtedy chcemy to zrobić jak najwygodniej, żeby tą energię, którą mamy poświęcić w 100% na tym, żeby odhaczyć te miejsca. Jest to jakaś strategia, ale to, co mnie może nie tyle niepokoi, może to jest coś o naturze ludzkiej, że my jednak lubimy stałość, a podróże nas stresują zazwyczaj jako masę i lądujemy, nie wiem, idziemy tą samą linią lotniczą, chodzimy tam do lubimy to, McDonalda, co znamy. Pójdziemy do Starbucksa i ja zawsze zastanawiam się, ej, no kurczę, no jesteś na końcu świata, nie chcesz spróbować lokalnej kawy, nie chcesz zobaczyć, co oni jedzą, a wiele osób, które obserwowałam i które każdy z nas widzi podróżując, od razu po prostu bierze azymut na znaną sieciówkę, właśnie dlatego, że dążymy chyba do tego, co znane, ale nawet teraz moja znajoma opowiadała mi, że zatrwożyło ją to, że jadąc do Nowej Zelandii, gdzie marzyła o tym, że będzie chodzić po prostu bezdrożach i kadrach z Władcy Pierścieni, zobaczyła, że przy tych wszystkich miejscach są ultraturystyczne, po prostu jakieś takie zajazdo, plazy z fast foodami i to wszystko wygląda, jakbyś odwiedziła właśnie plan tego filmowy. Nie pokazywali na Instagramie, jak to? Inny no kadr. To nie jest prawdziwe życie? I to mnie zastanawia, czy ta turystyka jest w takim razie satysfakcjonująca i czy my nie dostajemy takiego, wiesz, takiego małego skrawka. A może to nam wystarcza? Ja myślę, że to jest tylko i wyłącznie nasz wybór i tego, jakim jesteś człowiekiem. Jeśli lubisz przyzwyczajenia i jedziesz na wakacje all inclusive do Egiptu, oczywiście nie mam nic do tego i generalnie masz kuchnię polską, no bo biuro podróży, które organizuje ten wyjazd, wie, że ludzie będą chcieli zjeść polską kuchnię, no to trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie, po co tam wyjeżdżasz i jakby czego oczekujesz od tego typu wyjazdu, czy chcesz po prostu odpocząć i leżeć na plaży. Rozumiem, że u nas pogoda jest dużo mniej przewidywalna niż w jakichś ciepłych destynacjach, ale generalnie co jest jakby celem tej podróży, co ty chcesz zobaczyć czy przeżyć. Ja do tych takich sieciówek jakby faktycznie nie chadzam, chociaż raz mieliśmy sytuację w Indiach z McDonaldem, gdzie byliśmy już tak spragnieni po kilku miesiącach jakiegoś innego jedzenia, że Paweł poszedł do McDonalda i zamówił Big Maca, po czym dostał jakąś kanapkę i ugryzł ją i bardzo się zdziwił, że to było zupełnie niepodobne do tego, co zna. Otwiera to i mówi, podchodzi do osoby, która sprzedawała mu tą kanapkę i mówi, I'm sorry, but there's no beef in this sandwich. A on mówi, we don't serve beef in India, sir. Więc jakby nie dość, że to było ogromne faux pas, to właśnie była to ta tęsknota za tym, co znamy, więc jakby rozumiem to w wielu sytuacjach, bo chcesz wrócić do jakiegoś tam swojego smaku, albo masz już po prostu dosyć czegoś, ale wiesz co, no to jest tak indywidualna sprawa, jeśli tak jak powiedziałam ci, to co chcesz uzyskać i jaki jest twój cel w podróżowaniu. Taka turystyka też powiedzmy nie ma samych najgorszych stron. My jak wyjeżdżaliśmy w pierwszą podróż, to też gnaliśmy na maksa, więc sami się uczymy nie tylko na błędach, ale też na własnym doświadczeniu. W pierwszej podróży byliśmy 4 miesiące i zwiedziliśmy 10 krajów i odwiedzaliśmy właśnie te wszystkie przysłowiowe najważniejsze zabytki i dopiero po tej pierwszej podróży
podróży mówimy, a okej, to teraz możemy zwiedzać te kraje. Skoro odwiedziliśmy już te najważniejsze zabytki, to faktycznie możemy się zagłębić w jakieś inne nieznane regiony. I niejednokrotnie wracamy do tego samego kraju, bo wiemy, że wcale go dobrze nie znamy. Mamy odhaczone to, co nie dawałoby nam spokoju, że jest przecież z jakiegoś powodu tak znane i oblegane przez ludzi, więc też tą formę turystyki również w niej uczestniczymy, tak samo Machu Picchu, na którym teraz byliśmy. Było to najbardziej turystyczne miejsce, które widziałam podczas tej 3-miesięcznej podróży. Autobusy nie przestawały zjeżdżać i wjeżdżać na górę. Oczywiście możesz iść pieszo i w ogóle zrobić trekking kilkudniowy, więc możesz mieć cudowne przeżycie, ale at the end na górze masz niekończący się wężyk ludzi, który po prostu przechodzi po tych wszystkich piętrach i tarasach. No ale z drugiej strony każdy też chce to zobaczyć, bez względu na to, ile ma czasu. No, my byliśmy 3 miesiące w podróży i ktoś, kto przyjechał na tydzień do Peru, ogląda tą samą rzecz i to samo miejsce. Myślę, że właśnie dobrze jest spojrzeć na swój przykład sprzed lat, bo ja też teraz wypowiadam swoje poglądy, a sama spędziłam kilka miesięcy w Paryżu, odkrywając bardzo nieturystyczne miejsca, ale byłam tam za pierwszym razem i za drugim razem i też odhaczałam i też nie wiedziałam, gdzie jedzą lokalsi i po prostu przeszłam jakieś kolejne etapy. Nie wiem, czy ty też tak miałaś, ale jak byłam młodsza, bardzo chciałam odhaczać i szłam na ilość w podróżowaniu. Miałam ogromną satysfakcję, żeby zwiedzić wszystkie stolice Europy i żeby pojechać tu. A teraz włącza mi się to wracanie i to takie pogłębianie, to sprawdzanie, jak tam jest tak naprawdę. Totalnie tak to działa. My też na początku myśleliśmy, że idziemy właśnie na tą ilość, żeby zobaczyć jak najwięcej krajów i tak dalej. Poznaliśmy później w Senegalu na lotnisku podczas długiego oczekiwania na kolejny lot, gdzie to była jedyna sytuacja w naszym życiu, gdzie się spóźniliśmy na samolot i kiblowaliśmy tam dobrych 12 godzin. I pan, który siedział obok nas, było widać, że jest zaprawionym podróżnikiem i coś tam pytaliśmy go, a gdzie był i tak dalej. No, to podróżujesz tak dużo w swoim życiu, to w ilu krajach byłaś? A on mówi, nie liczę tego, mówi, nie mam pojęcia. Jakby nie jest to dla mnie istotne, wracam do krajów, które lubię. Często jadę do sąsiadującego kraju zupełnie spontanicznie, nie planując tego wcześniej, jakby w ogóle nie mam takiego licznika. I to było tak też piękne, że jakby to nie chodzi o tą ilość, którą się widziało, bo co to znaczy byłem w danym kraju? No byłem tak. W jego stolicy dwa dni. Czasem na lotnisku się już liczy, no, jak ja kiedyś to odhaczałam. Bin. A później jakby dopiero wracasz któryś raz i mówisz, a kumam o co tu chodzi, dlaczego tu jest tak, a nie inaczej. Więc myślę, że to jest faktycznie to doświadczenie, o którym mówimy, więc trudno jest oceniać jakby turystykę z perspektywy osób, które już tak długo podróżują, bo na początku też popełniały może nie tyle błędy, ile uczyły się tego podróżowania i tego, co tak naprawdę im odpowiada. My dzisiaj po 10 latach zaczynamy skręcać znowu w inną stronę, czyli podchodzić do podróży w postaci wybierania jakichś fajnych trekkingów. Jakby totalnie się tym zajaraliśmy. Kiedyś się z tego śmialiśmy, że w ogóle stylowa trekkingowa jakby nam zupełnie nie odpowiadała. Nie kumaliśmy tego, a dzisiaj po kilku takich trekkingach jesteśmy tym zachwyceni, absolutnie. I tam masz dużo niby mniej styczności z kulturą, bo możesz być absolutnie sama przez 4 dni, mijając tylko kilku turystów, ale jest to takie poznanie danego regionu, że jest fantastycznym przeżyciem, więc to też się zmienia cały czas i kształtuje. Ale to jest super, bo miałam ostatnio podobną refleksję, że można sobie nadać trochę taki motyw przewodni swoich planów podróżniczych, typu, że chodzę po miastach śladami Caf Speciality, patrząc na takie rzeczy nieco bardziej, może mniej ekstremalne i takie totalnie miejskie. Ale też zajawkowe. No. Albo jeździsz tam, gdzie są galerie sztuki, czy jakieś wystawy, które cię interesują, albo nawet wybierasz destynację przez turniej sportu, który śledzisz. Jest tyle różnych fajnych takich kodów i szlaków, że wydaje mi się, że ten świat się nie może znudzić, ale to w ogóle chyba żadna z nas nie ma co do tego wątpliwości. Ale a propos, użyłaś takiego fajnego stwierdzenia, że uczymy się swojego stylu podróżowania, uczymy się jak wybierać te miejsca, bo wydaje mi się, że wiele osób i pewnie sporo naszych słuchaczy chciałoby podróżować, a nie jechać gdzieś jako turysta, ale trochę nie wiedzą, jak takie coś zorganizować, no bo te rozwiązania właśnie turystyczne, gotowe, sieciowe są prostsze, bezpieczniejsze.
no my też jesteśmy w nowym miejscu i nie mamy może takiego zaufania nawet do siebie, czy no już nie mówiąc o jakichś tam lokalnych władzach, że ktoś nam pomoże, więc wybieramy te skróty, a chcielibyśmy tak zejść z tej utartej ścieżki i nie wiem, wchodzimy na TripAdvisora i widzimy tam top rzeczy do zobaczenia, ilekroć z tego korzystałam, to były strasznie smutne po prostu, wiesz, doświadczenia. Ogromne rozczarowania. I zastanawiam się, jak ktoś stwierdza, dobra, to wybieram sobie jakąś wyspę typu, nie wiem, Sardynię albo lecę do Meksyku, ale nigdy wcześniej nie podróżowałem na własną rękę, to masz jakiś pomysł, jak w ogóle podejść do takiego przedsięwzięcia, żeby właśnie być tym podróżnikiem? Nie wiem, na ile to jest pomysł, a na ile po prostu własne doświadczenie, które my, jest też naszym stylem podróżowania, czyli byciem takim naprawdę otwartym na to, co się wydarzy. My mamy taki styl, że nie planujemy absolutnie nic. Czasami jest to tylko jakiś region, nawet nie kraj, bo są połączenia do Bangkoku i wiemy, że chcemy spędzić kilka miesięcy w Azji, ale nawet nie mamy konkretnego miejsca, które chcielibyśmy zwiedzić. I to jest bardzo często metodą przypadków ludzi, których poznajemy w autobusie. Jedziemy przez Laos i chcieliśmy jechać, nie wiem, na południe i ktoś, kogo poznajemy i mamy z nim super gadkę, mówi, a ja jadę na północ, bo jest tam coś fajnego. A słuchaj, to właściwie nie wysiądę z tego autobusu, pojadę z tobą. Więc jakby to niebukowanie sobie hoteli do przodu powoduje ci, że jesteś bardzo wolnym człowiekiem. Możesz w każdej chwili podjąć i zmienić decyzję. I jakby taka jest nasza stylowa i bardzo ją lubię. Oczywiście jest obciążająca w momencie, w którym chcesz zostać kilka dni w jakimś miejscu, a wszystko jest wyprzedane, bo akurat się okazuje, że jest jakieś święto, my o tym święcie nie wiedzieliśmy, więc ten brak planowania w naszym przypadku jest jakąś metodą i tym, żeby faktycznie nie bać się też tego, żeby zmieniać te plany, posłuchać kogoś, cały czas lawirować między tym niewypisane mieć na kartce, co dokładnie chcesz zobaczyć, chociaż nie mogę tego oceniać, bo są ludzie, którzy po prostu chcą odhaczyć sobie te miejsca na liście. Myślę, że taka otwartość i niebycie kurczowo przywiązanym do tego planu jest fajną opcją i tego, żeby pamiętać, że wszyscy jesteśmy inni i tak samo ciekawi siebie, że tak jak my jesteśmy ciekawi ludzi, którzy mieszkają w danym kraju, oni są tak samo ciekawi nas, żeby poświęcić im trochę czasu. Usiąść na tej głupiej ławce na placyku, to jest taka moja wspaniała rutyna, gdzie palę sobie jednego papieroska wieczorem i jakby nie kupuję paczki papierosów, tylko w Ameryce Centralnej i Południowej wszędzie na każdym rogu masz panie, które sprzedają z takiego swojej drewnianej szuflady. One mają na szyi zawieszoną drewnianą szufladę. Mają tam lizaki, gumy i papieroski na sztuki. I ja, to jest moja rutyna, że gdziekolwiek mieszkamy w jakimś małym czy większym miasteczku, wychodzimy wieczorem na obchód i na tak zwanego papieroska na placyku. I ja zawsze wynajduję tą swoją panią i chwilę z nią pogadam. Mamma mi, papi, un sol, mami. I jakby sama ta relacja z nią już jest dla mnie poznawaniem tego kraju. To, że podróżujesz lokalnymi środkami, jak największą ich ilością, masz styczność z ludźmi, jakby obserwujesz ich, co się dzieje dookoła, jesteś zafascynowana ich, nie wiem, makijażem, ubiorem, czy tym, jaką mają relację z dziećmi, czyli poznawanie tego miejsca przez jak największą styczność z tą codziennością ludzi i uważam, że to jest faktycznie wspaniałe, że możesz sobie z jednej strony tracić, a z drugiej strony zyskiwać czas, siedząc po prostu na ławce godzinę i obserwując ludzi. Nie musisz cały czas pędzić i zobaczyć, codziennie być w innej knajpie. My bardzo często chodzimy przez 4 dni do tej samej knajpy, bo jak pierwszego dnia było w niej dobrze, to już mówimy, że nie szukamy dalej i nie frustrujemy się tym, że musi być codziennie coś innego. Takie spojrzenie trochę jakbyś była w domu, że jak masz jakąś tam rutynę, to czujesz się w tym też bezpieczniej i spokojniej, nie spieszysz się tak. Myślę, że to jest fajna opcja. A czy to nie jest właśnie najbardziej magiczne, że możesz tak poudawać, że tam żyjesz? Tak, tak, tak. Mnie to najbardziej fascynuje, że czasami aż mam wrażenie, że za bardzo się gdzieś w swojej głowie zapędzam, bo sobie wyobrażam, nie, tu bym czuła jakby dyskomfort, to mi się nie podoba, a tu bym tak chciała i myślę sobie, Karolina, przecież tutaj nie zostajesz, jakby wyluzuj, po prostu popłyń z tym. Jakby ale popróbuj. To się dzieje nawet po jednym dniu. Kiedyś fajnie Wojtek Friedman pisał też o tym post, też jeden z podróżników, którego bardzo, bardzo lubię, że
drugiego dnia będąc w tym samym miejscu, masz poczucie, że jesteś już tam lokalna, że już wszystko znasz. I my faktycznie mieliśmy teraz w Kolumbii też taki dzień, który pierwszego dnia wszystko było dla nas nowe, małe miasteczko, jakby poznawaliśmy, gdzie jest bar, gdzie jest kościół, gdzie jest sklep z awokado. I drugiego dnia, jak już wchodziliśmy na ten ryneczek, to o, idziemy do naszej pani od awokado, o, idziemy do baru, tak, no tak. Bo słuchaj, jest siesta teraz, więc wszyscy na pewno siedzą w barze, walą browary. Więc jakby już drugiego dnia, nie czując tej nowości, czujesz się trochę jak osoba z tego miejsca, więc zupełnie inaczej to przyjmujesz i czujesz większy komfort w tym, więc to zostawanie na chwilę dłużej w danym miejscu powoduje, że inaczej to odbierasz. No ale to wymaga właśnie tej otwartości i też pamiętam, moja znajoma mi kiedyś powiedziała, która jest intensywną podróżniczką, że jeżeli nie ufasz, pewnie to spalę, ale to było generalnie, wydźwięk miał być taki, że jeżeli nie ufasz ludziom, no to nie dostaniesz od nich nic, a jeżeli im ufasz, to przynajmniej masz 50% szans, że odzajmią się czymś tym samym i okażą ci gościnność, że zamykając się na nich nic nie wygrasz. Mm-hmm. I to było takie piękne, a jednocześnie my będąc w obcym miejscu, no nam się odpalają wszystkie możliwe jakieś właśnie lęki. Strachy i lęki. No bo to, co obce, nas przeraża. Ja mam często tak, że w podróży się nawet mniej boję, niż boję się na miejscu. Ostatnio przeczytałam taką cudowną, bardzo króciutką książkę Kapuścińskiego Inny, w którym opisuje trzy swoje wykłady właśnie na temat tego, jak różni jesteśmy na świecie i jak bardzo jesteśmy ciekawi siebie nawzajem. I o tym, że jeśli ty pokazujesz ludziom, że się ich boisz, to oni od razu będą się też zamykać i ten strach będzie się u ciebie potęgował. Że jeśli ty jesteś ich ciekawa, to oni będą ciekawi ciebie, że to działa naprawdę jak odbicie lustrzane. Ja nie zapomnę, jak w Birmie spaliśmy gdzieś u jakiejś rodziny, bo nie było tam żadnego miejsca, w którym można byłoby się zatrzymać. Jakaś rodzina nas przygarnęła do siebie, bo już było po zmierzchu i nie mogliśmy wracać na skuterze do miasta. I spaliśmy u nich na ich łóżku, oddali nam swoje łóżko i ja w podróży mam płyn micelarny i wacik i jakby to jest taka moja rutyna, że codziennie zmywam z siebie ten kurz, to wszystko, co się dzieje dookoła i w ogóle nie myśląc o tym, wykonuję tą czynność siedząc na tym łóżku. To, jak były wpatrzone we mnie oczy całej tej rodziny, łącznie z dziećmi, co ja robię, czym ona się przeciera i jakby co okay. się właśnie tu odbywa, było tak niesamowitym spostrzeżeniem, że dla mnie taka rutyna i coś tak zwykłego i codziennego może być dla kogoś niesamowicie fascynujące. Więc wtedy ktoś mnie tak obserwuje, jak ja często ich czynności, które są dla mnie nowe i warto gdzieś o tym pamiętać i wiadomo, że nie można być chojrakiem i mówić, dobra, nic mi się nie stanie, nie będę o niczym myśleć, ale ta otwartość i wyzbywanie się tych lęków jest niesamowicie istotne do tego, żeby to podróżowanie po prostu fajniej przyjmować. Ja też pisałam o tym post kilka dni temu, o tym, że 99% rzeczy, których się boimy, nigdy się nie wydarzy, więc często sobie to powtarzam, sama gdzieś mam jakieś w środku swoje strachy, z drugiej strony uwielbiam oglądać bajki i czuć, że w ogóle ten świat to jest taki bajkowy i że tak to powinno wyglądać. I była jedna z takich nowszych bajek, Bruno chyba czy coś takiego, i ten jeden chłopiec bardzo się boi wszystkich rzeczy, a jego kolega jest taki hej do przodu i mówi nie bój się. I mówi, jak za każdym razem będziesz się bał, to mów sobie silencio Bruno, do tego, co jest w twojej głowie. Jakby uspokój tą swoją wyobraźnię rzeczy, która może się zaraz wydarzyć. Po prostu zamknij to, silencio. I powtarzam sobie to silencio Bruno i to, że 99% rzeczy, których się boimy, faktycznie się nigdy nie wydarzy, a ten 1% bardziej nas zaskoczy niż ta nasza wyobraźnia, więc fajnie mieć to gdzieś z tyłu głowy, bo po prostu żyje się chyba trochę lżej dzięki temu. A nie masz tak, że jak patrzysz wstecz na jakieś ryzykowne decyzje, które podjęliście, to myślisz sobie, wow, to brzmi jakbyśmy naprawdę igrali z ogniem i cieszę się, że nic nam się nie stało, a z drugiej strony masz wrażenie, że hej, w sumie się bałam, a i tak
wszystko poszło dobrze? Wiesz, to jest tak jak z tym autobusem, że jak wsiadasz do przeładowanego autobusu z dodatkowym skuterem i owcą przywiązaną na dachu i ja wcześniej, 10 lat temu w ogóle się nie stresowałam takimi rzeczami, bo jakby miałam świadomość, że skoro ci ludzie siedzą w środku i ja siedzę z nimi, no to wszystko będzie okej. Przecież nie podjęliby takiego ryzyka. Dzisiaj już będąc starszą osobą, oczywiście mam większą świadomość, bardziej to wszystko rozkminiam i myślę, czy on ma dobre hamulce, czy te opony nie są zbyt, wiesz, łyse, albo czy jadąc po prostu jakąś hardkorową drogą nie wpadniemy w przepaść. I faktycznie myślę o tym, obarczam się jakby tymi różnymi opcjami, które na tej trasie mogą się wydarzyć, ale później znowu sobie powtarzam, siedzę już w tym autobusie. Silencio. Nic już nie zrobię. Silencio Bruno. Jakby nie powiem kierowcy, zatrzymaj się, ja wysiadam, bo skoro podjęłam decyzję, że już jestem w tym autobusie, no to dojadę prawdopodobnie do celu, więc myślenie przez całą drogę, co się może stać, no po prostu powoduje, że masz przerąbaną drogę, zamiast patrzeć na piękne widoki, no. Też mówię oczywiście, tak, jakby to było takie łatwe i przyjemne, ale sama się z tym borykam i faktycznie staram się to wdrażać. No. Ale też na początku powiedziałaś, że jak obserwujemy jakieś straszne historie na świecie, to nas w jakiś sposób obciąża, a jednocześnie mam wrażenie, że podróżowanie nam pokazuje, ile jest tego dobra. Na maksa. Dostajesz tyle życzliwości od ludzi. Bo słyszymy głównie o złych rzeczach. To jest znowu, przepraszam, że ja tak cały czas wracam do jakichś sytuacji z podróżowania, ale rozumiem, zapraszam, że w tym kontekście jakby gdzieś też się spotykamy, żeby to było na bazie tych różnych doświadczeń, które faktycznie uczą. Lecieliśmy samolotem do Meksyku i siedział obok nas taki starszy Polak. No i coś zaczęliśmy rozmawiać, że lądujemy tu, że chcemy posiedzieć z miesiąc w Meksyku, jeszcze nie mamy na niego planu. I tacy byliśmy, to była nasza pierwsza podróż w ogóle do tej części świata poza Stanami Zjednoczonymi, to oczywiście do Ameryki Centralnej, w której nigdy wcześniej nie byliśmy. I on mówi, i my mówimy, że się boimy, że cały czas ktoś nam mówi, tak, że tam jest tyle przestępczości, że ktoś nas zabije, zastrzeli gdzieś na plaży, sprzeda na organy, jakieś inne strachy. Po czym on mówi, mieszkam 20 lat w Meksyku. Jakby dzieje się tu tyle wspaniałych samych rzeczy. Co będzie się sprzedawało w zagranicznych gazetach? To, że kogoś zabili na plaży, czy to, że... Tak, upłynął kolejny piękny dzień. Dokładnie, minął kolejny piękny dzień, znowu jest słonecznie, plaża jest jak mąka, a generalnie mamy wspaniałe, nie wiem, wystawy, happeningi i różne inne rzeczy. No nie, mówi się o tym, co zaciekawi największą ilość osób. No, w wiadomościach, które oglądasz w Polsce, czy w jakimkolwiek innym kraju, jesteśmy tylko i wyłącznie ładowani w 90%. No, czasami tam przypomną sobie, żeby na koniec dać jakiegoś pozytywnego albo zabawnego newsa. Ale generalnie opieramy się cały czas na negatywnych informacjach, na też nie tyle zastraszaniu, bo uświadamianiu również, ale no generalnie sprzedaje się to, co jest złe, przerażające i powodujące, że no mama ci później mówi, nie rób tego, bo zginiesz. I później nasze biedne mamy oglądają cały czas te wszystkie negatywne historie, bo bazują tylko i wyłącznie na nich, bo jak słyszą coś o Meksyku, to słyszą tylko i wyłącznie złe newsy, no to jak ona ma się później nie bać, skoro jej dziecko tam jedzie i mówi, no dobra, nie mam planu, nie wiem, gdzie jutro śpię. No ja z tego względu na przykład jeszcze nie trafiłam do Ameryki Środkowej ani do Ameryki Południowej. Dobrze mówię? Dobrze mówię? Bo czasami geograficzne tematy mnie stresują. Bo po prostu zakładam, że na pewno tam coś mi się stanie. A wiem, że jest to, jak to mówi moja przyjaciółka, kłamstwo od diabła. I tak niekoniecznie musi być, ale jednak ta jakaś, nie wiem, narracja po prostu w nas siedzi. Musimy się z tego rozgrzebywać. Ja wychodzę z założenia, że wszędzie może nam się coś stać. Wspaniałym przykładem są Stany, które uważamy za niesamowicie wspaniały i rozwinięty i przodujący kraj, a mamy jakby strzelaninę w szkołach jakby prawie na porządku dziennym, co też jest nienormalne, tak, że już mówimy o tym, o kolejna strzelanina, tak? A jakby nie chcę mówić, że się nic złego nie stanie, ale podczas 10 lat naszych podróży nie mieliśmy przypadku, w którym faktycznie balibyśmy się o nasze życie albo bylibyśmy w sytuacji, która mówiłaby nam, jakby to była zła decyzja, czemu tu pojechaliśmy. Oczywiście, wiesz, słyszałam jakieś strzały na ulicy, będąc w autobusie w Belize na przykład, to wiem, że ma to miejsce zaraz obok miejsca, w którym jestem, ale nigdy nie byłam tego świadkiem, ani nie byłam też w kręgu zainteresowań jakby jakiejś przestępczości, która w wielu krajach
mediach się pojawia, bo ona dotyczy bardzo mocno lokalnych jakichś porachunków, gangów i między sobą działań, niż tego, że ty jesteś turystą i chciałby cię ktoś okraść. Oczywiście jak będziesz chodziła z jakimś wielkim aparatem w okularach i też poszanowanie lokalnych z diamentami, to może ktoś będzie chciał cię opierdolić, ale no generalnie myślę, że trzeba mieć jakiś tam swój rozum i starać się do końca nie rzucać w oczy. No. Plus to jest właśnie o tym, żeby się dostosować do warunków. To nie znaczy, że o nie, muszę tam jechać ze starą Nokią, tylko no tam tak, się żyje inaczej, żyć więc też, po żyć prostu też to normalnie. Dostosuj. Akurat Stany są też moim ulubionym przykładem miejsca, w którym nigdzie się nie bałam w swoim życiu, tak jak w Stanach, o swoje życie, jeśli chodzi o właśnie jakieś różne dziwne... Nic mi się nie stało, ale tam miałam duże zderzenie z rzeczywistością. Ale chciałam zderzyć z tą taką moją rozkminę ostatnich czasów, bo złapałam się na tym, że będąc w Paryżu... podkreślałam to, że nie lubię chodzić w turystyczne miejsca i że chcę chodzić tam, gdzie chodzą lokalsi i pomyślałam wtedy, Karo, ale przecież może lokalsi nie chcą, żebyś ty tam przychodziła, bo nagle tworzysz jakieś turystyczne miejsce. W sensie jest to taka troszkę hipokryzja, no, że nagle jesteś tą turystką. No może w Paryżu to się tak nie rzuca w oczy, że ktoś nie spojrzy na mnie i nie stwierdzi, ona nie jest na pewno stąd, ale mówię, że turystyczne nie. A sama to tworzysz. A sama jestem częścią problemu, więc zastanawiam się, czy da się podróżować w taki sposób, żeby jednak nie zachowywać się jak ten turysta i nie przekraczać jakiejś takiej granicy, nie wiem, prywatności tych ludzi, żeby nadal... Czy miejsca dla lokalsów, w których siedzą turyści, nadal są miejscami dla lokalsów? No to jest taki trudny temat, bo generalnie po pierwsze chodzimy często do tych turystycznych miejsc, bo od czegoś musisz zacząć, więc jakby szukasz jakichś tam informacji albo no chcesz naprawdę zobaczyć coś, co jest ciekawe. I jeśli nie masz czasu, no to idziesz do jakichś sprawdzonych miejsc. Jak masz więcej czasu, to zaczynasz szukać tych bardziej lokaleskich, bo też chcesz się czuć jak ten lokales. Ale z drugiej strony, jak przychodzisz do takiego miejsca, no nie wiem, chcesz ukradkiem robić zdjęcia, albo w ogóle rozglądasz się na różne strony. Trudno by było tego nie robić, bo też jesteś nowa w jakimś miejscu, więc też to jest oczywiste. Ale mieliśmy taką sytuację, w której na jakiejś wyspie, na którą dotarliśmy, niepopularnej wyspie w Tajlandii, spotkaliśmy taką dziewczynę z Węgier, która mówi, Boże, prawda, że tu jest tak wspaniale, tu jest tak mało turystów, tu jest tak mało ludzi, błagam was, nie wrzucajcie żadnych zdjęć na Facebooka, wtedy jeszcze Instagram nie był popularny, albo w ogóle go nie było, nie wrzucajcie nigdzie żadnych zdjęć i nie podpisujcie tego miejsca, niech ono nie będzie znanym miejscem, bo oni zniszczą to. I pająk nagle patrzy na nią i mówi, oni, czyli kto, ty? Bo ty tu też przyjechałaś, ktoś ci powiedział o tym miejscu, tak. Więc jakby zachowanie tej granicy jest bardzo trudne, bo chcemy się czuć jak lokalsi, nie chcemy, żeby turyści zepsuli to miejsce, a z drugiej strony, no ja sobie myślę później, że coraz bardziej na świecie podchodzimy międzynarodowo do różnych miejsc, że my tworzymy to jako, tak jak w Portugalii jest bardzo dużo osób przyjezdnych i mówią w różnych językach, oni są trochę tymi nowymi lokalsami, którzy mają ekspaci otwierają swoją kawiarnię, bo brakowało im tego, co lubią w tym miejscu. Kochają Portugalię za to, jak pięknie jest położonym krajem i za to, jaki jest luz i gdzieś tam powolny, niewymuszony slow life, ale tęsknią za jakąś swoją kawę. Więc otwierają swoje miejsce i przychodzą do tego inni turyści i tworzą jakby nowe lokalne miejsce złożone z obcokrajowców. Więc no... Ta granica jest trudna, ale wiem dokładnie, o czym mówisz, bo też lubię być jedyną, turystką w danym miejscu i uważać, że jakby przynależę do ludzi, którzy od lat przychodzą do tego miejsca, ale oni bardzo często są otwarci na to i cieszą się, że ty wybierasz jakieś tam ich spelunki. To jedna dygresja, słuchaj, która przyszła mi do głowy a propos, to ostatnio rozmawiałam o tym z moją przyjaciółką, że mówię, że nie poszłabym do Kosty w jakimś innym mieście, a jednocześnie chodzę do kawiarni speciality, które mają podobne wnętrza, mają podobne menu, serwują podobne śniadania. Są tymi sieciówkami. Tak, więc mam swoją sieciówkę w jakimś swoim świecie, ale no mówię, że nie, te inne sieciówki to są jakby w ogóle niefajne, ale te moje są cool, więc jakby to zupełnie widzę, wiesz, że
warto sobie w lustro spojrzeć, zanim się jakieś takie rzeczy powie. No ale myślę, że tu jest duża różnica pod względem tego, że wybierasz no, jakby coś, co znasz, coś, co jest podobnym wnętrzem i podobną kawą, ale jednak jest biznesem bardzo często indywidualnych osób, a nie częścią ogromnej sieciówki. Tak. I też biznesem, który też działa różnica. Z poszanowaniem surowca, pracowników i tak dalej, miejmy nadzieję, więc jasne. Powiedzmy, że sobie też to tam gdzieś rozgrzeszam. Ale poruszyłaś temat super, bo chciałam do tego nawiązać, że ktoś tam, nie wiem, z Niemiec otwiera sobie kawiarnię w Portugalii, czy otwiera jakiś swój biznes, restaurację i że to jest naturalna kolej rzeczy. I właśnie wydaje mi się, że może to jest czas nauczyć się takiej akceptacji, bo ja będąc na Sri Lance na początku tego roku, jeszcze zanim sytuacja tam była tragiczna politycznie, ekonomicznie, poczułam taki ogromny dyskomfort tego, że te wszystkie miejsca, które się nam podobają i które pokazujemy na Instagramie, to są europejskie. To są jakieś właśnie hotele europejskich zamożnych ludzi, którzy sobie tam otworzyli piękne wnętrza, piękne knajpy, piękne hotele. No i super, tak? I słyszę, że tam jest taki fajny design, takie fajne marki. Ja nagle przyglądam się, tam mówię, tak dobra, ale to w ogóle nie jest lokalne, to nie jest ich. I pytanie brzmi, czy to jest właśnie naturalna kolej rzeczy, czy to jest okej, czy to w jakiś sposób wspiera gospodarkę, czy to jest trochę takie oszukiwanie się, bo ja doszłam do takiego wniosku, że chyba te wyjazdy do krajów, nazwijmy je generalizując, biedniejszych lub po prostu biednych. Mniej rozwiniętych. Jest, że ja czuję tak duży dyskomfort i czuję się trochę jak, nie chcę mówić, że jak oszust, ale mam wrażenie, że ta przepaść lub to takie zakrzywianie rzeczywistości poprzez zatrzymywanie się w tych pięknych hotelach i chodzenie na te kawki. Ale to jest znowu twoja decyzja, w jakim hotelu się zatrzymujesz i gdzie pijesz kawę, bo jakby możesz jechać na Sri Lankę ze świadomością, że wszystkie te retreatowe miejsca jakby są w rękach Europejczyków, którzy wiedzą, jak to robić, mają wnętrza, które równie dobrze mogłoby to być na Bali, na Sri Lance, czy gdzieś w Niemczech i wyglądałoby to do siebie bardzo podobnie, bo taką mamy znowu tendencję, że lubimy się otaczać w czymś, co znamy i co powielamy, ale możesz też jechać na Sri Lankę i jakby w ogóle nie być w tych miejscach i pić kawę jakby na ulicy albo po prostu spać w jakimś lokalnym miejscu. Ja uważam, że no jakby świat zaczyna być coraz bardziej otwarty i nie możesz komuś zabronić zrobić tam jego biznesu. Fajnie jakby państwo miało jakieś restrykcje dotyczące ilości zatrudnionych osób, tak jak jest na Bali, że dostaniesz wizę na dłuższy pobyt tylko w momencie, w którym wypełniasz jakąś pracę, której nie zabierasz pracy lokalnym ludziom, więc jakby to jest super, ale no to leży już w gestii jakby zarządzania państwem. Ale no tak jak mówię, to są twoje wybory, nie możesz komuś tego zabronić. Ale czy w takim razie, jeżeli decyduję się na wyjazd i stwierdzam, że postaram się omijać te, w cudzysłowie, zachodnie miejsca i chodzić bardziej szlakami lokalsowymi, czy ja realnie wtedy, zatrzymując się w tych hostelach, chodząc do tych knajp, byciem turystą, podróżnikiem na takiej Sri Lance wspieram tę ich gospodarkę. Mogę powiedzieć, że no, my tam jeździmy i nie eksploatujemy tego lądu, tylko my ich wspieramy, bo dzięki temu przynosimy pieniądze. Myślę, że w dużym stopniu na pewno, no jednak zatrudniasz ludzi lokalnych, a nie przywozisz ich ze sobą z Francji, tylko wspierasz na pewno ich w ten sposób. No całe zaopatrzenie kuchni, jakby tego, co jesz, no kupujesz to na lokalnych marketach, przylatuje więcej osób na Sri Lankę, no bo wiedzą, że jest tam jakiś retreat, który im się bardzo podoba, więc ja myślę, że absolutnie to wspiera ludzi, ale też możesz nie mieć możliwości jako lokalna osoba i takiego budżetu, żeby stworzyć takie miejsce, więc myślę, że gdzieś to się nawzajem uzupełnia, a moim zdaniem najlepszym wsparciem, które rozkłada się jak najbardziej na dużą ilość osób, to jest korzystanie z różnych rzeczy w różnych miejscach, czyli codziennie pijesz gdzie indziej kawę, starasz się może nie codziennie zmieniać miejsce swojego pobytu, ale no zasilać portfele pojedyncze jednostek, a nie wielkiego resortu, w którym zostawiasz całe swoje pieniądze, tylko starać się tymi małymi nawet kwotami, kupując banany, my często się śmiejemy, że kupujemy jakieś tam produkty, jak wynajmujemy jakiś domek, który ma swoją kuchnię, no to u jednej pani kupujemy to, u drugiej tamto, nie, no to teraz trzeba kupić tamto, jak kupujemy też Supa Things, czyli ten taki nasz pomysł podróżniczy, że przywozimy jakieś skarby z podróży i później je sprzedajemy, no to
też pani jakaś daje nam trzecią saszetkę. Mówimy, nie no, nie możemy, musimy u koleżanki kupić, no bo ona też chce zarobić. I jakby mamy taką jakąś misję w tym, żeby pamiętać o tym, żeby rozdzielać ten nasz budżet na jak największą ilość jednostek. I myślę, że to też jest jakaś fajna opcja. Ale czy to takie wspieranie i pomaganie też się w was rodziło na przestrzeni lat, albo im bardziej rozumieliście to, jak możecie się przyczynić albo wesprzeć właśnie lokalną społeczność poprzez podróżowanie, że to zaczęło wam kiełkować na zasadzie, macie te strategie albo robicie jakieś inne rzeczy, żeby myślę, że pomóc. To nie było jakoś zaplanowane i rozkminione, tylko to się po prostu samoistnie działo, patrząc na to, jak funkcjonujemy, jak podróżujemy, te rzeczy po prostu same się w nas rodziły, ale a propos pomagania, to też mieliśmy sytuację, w której jechaliśmy do Maroka kamperem i tam nabraliśmy mnóstwo kolorowych długopisów, flamastrów, stwierdziliśmy, że wiesz, my jako wielcy zbawcy w tym swoim wielkim wozie będziemy jeździć i dzieciom rozdawać długopisy. No i nie było nic bardziej przerażającego niż widok, w którym dzieci biją się o te flamastry, które my im rozdawaliśmy, plus kilku małych cwaniurów, którzy drugi raz stawali w kolejce albo płakali, mówili, że jeszcze nie dostali, a dobrze wiedziałam, że ta twarz już ma z tyłu schowane w spodniach jakiś flamaster, więc jakby my sami uczyliśmy ich tych zachowań, mówię my ludzie, którzy przyjeżdżali z cukierkami albo długopisami. Dzieciaki są też przyzwyczajone w Maroku, że bardzo dużo kamperów właśnie przejeżdża i coś tam rozdają i jakby to było nic bardziej mylnego, bo my nie pomagaliśmy, tylko rodziliśmy w nich spory, kłótnie, płacze i tak dalej. Bardzo szybko się zreflektowaliśmy, że to było totalnie beznadziejne z naszej strony, więc jeśli chce się pomagać, to trzeba po prostu wiedzieć jak. Oczywiście nie chcę tu być znowu ekspertem, ale też osobą, która na swoich błędach się uczyła. Na Kubę kiedyś polecieliśmy, ja sprzedając kiedyś koszulki, mając swoją markę z ubraniami, zostały mi mnóstwo dziecięcych t-shirtów, których nigdy nie wprowadziłam do sprzedaży i jadąc na Kubę wzięliśmy je ze sobą i mówimy, a na pewno tam się przydadzą i jakoś wiedzieliśmy, że no nie będziemy stać na ulicy i rozstawać tych t-shirtów, tylko poszliśmy do jakiegoś kościoła i zapytaliśmy, czy pomogą nam w tym. I oni powiedzieli, że oczywiście, że tu jest jakaś tam szkółka, że bardzo chętnie to przyjmą. Mieliśmy jakieś tam dwa stare telefony też ze sobą, czy coś takiego. Więc przekazywanie to w ręce osoby, która będzie wiedziała, co z tym zrobić. Oczywiście nie zawsze wiesz, co się z tym wydarzy, czy ktoś tego nie sprzeda, ale no starajmy się być człowiekiem o jakimś tam wizji dobra, że jednak ktoś nie będzie się na tym wzbogacał, tylko przekaże to w odpowiednie ręce. Myślę, że to jest super pomysł, a jedną z takich fajniejszych rzeczy, które ostatnimi czasy udało nam się zrobić, jeśli chodzi o takie wsparcie jednostek, to w Tanzanii jest taka wspaniała osoba o imieniu Dagmara, która prowadzi hotel w górach, Mambo Viewpoint, i hotel to dużo powiedziane, bo to są domki przepięknie położone na wzgórzu i ona tak mocno zaangażowała się w pomoc lokalnym dziewczynkom, przede wszystkim widząc, jak bardzo są obciążane pracą, jak szybko zachodzą w ciążę, jak są pozbawione możliwości edukacji w dłuższym rozumieniu, chodzą czasami tylko 2 czy 3 lata do szkoły, zachodzą w ciąże i nigdy do tej szkoły nie wracają, opiekują się innymi dziećmi. W jednej szkole na 100 dzieci jest 7 nauczycieli, w związku z czym możesz się wyobrazić sobie, jak ta edukacja wygląda. Podręczników nie mają żadne dzieci, tylko mają nauczyciele, w związku z czym przepisują na tablicę najważniejsze informacje. Często nawet uczą języka angielskiego, nie znając tego języka angielskiego. Więc jakby ta edukacja jest naprawdę na bardzo niskim poziomie i ona postanowiła stworzyć świetlicę dla dziewczynek, gdzie będą mogły po szkole mieć dostęp do podręczników, uczyć się tam i mieć taki czas faktycznie dla siebie, spokoju, gdzie nie wracają od razu do domu kilkuletnie, mówię o kilkuletnich, kilkunastoletnich dziewczynkach, do domu i nie wpadają w wir pracy, tylko mają tą przestrzeń dla siebie. I idąc za rozwojem tego pomysłu, zaczęła szukać
wśród turystów, którzy przyjeżdżali do tego miejsca, sponsoringu edukacji. Sponsoring, brzydkie słowo, ale no jakby bycia takim fundatorem edukacji danego dziecka. I faktycznie prawie wszystkie te dziewczynki, które przychodziły do tej świetlicy, prawie dla każdej z nich udało się znaleźć takiego fundatora. My też edukacyjnie zaadoptowaliśmy taką jedną dziewczynkę z deklaracją na 3 lata. Płacimy chyba 600 euro rocznie za jej możliwość uczęszczania do prywatnej szkoły, w której ma zupełnie inne możliwości, to jest z internatem, więc mają też miejsce, w którym śpią na swoich łóżkach, a nie dzielą swoje łóżko na kilka osób, jak często jest w domu. Często, wiesz, śpią też pierwszy raz w jakichś takich lepszych warunkach. Mają mundurki szkolne, no i dostęp przede wszystkim do różnych podręczników. Dagmara wysyła co jakiś czas zdjęcia, jak jest zjazd tych dziewczynek. Teraz ostatnio pisała, że jest jakaś wycieczka nad morze i czy się też do tego dorzucimy, i po prostu widzisz, ona wysyła ci te zdjęcia. Jest to naprawdę fajne i ona mnie zachęciła, jakby nie miałam nawet obiekcji, ale zachęciła mnie takimi pięknymi słowami, że nie da się pomóc każdemu. Ale jeśli możesz pomóc jednej osobie, która może wpłynąć później na kolejne osoby, będąc lepiej wykształconą i później mając możliwość zostania nauczycielką albo prezydentką, no to wtedy inwestujesz w jakąś jednostkę i myślę, że to ma ogromną rację bytu. Czy każdy może zaoferować swoją pomoc? Bo powiedziałaś, że tak by... Jest jakaś określona liczba dziewcząt i że poszukiwali. Myślę, że takie rzeczy, które robi Dagmara, jest na pewno dużo więcej tego typu możliwości. Jeśli Dagmara nie ma już jakby podopiecznych, którym mogłaby to zaoferować, a poza tym, co ja gadam, nie ma takiej opcji, na pewno znajdzie się mnóstwo, więc jak najbardziej. Nie wiem, czy tam możesz coś podlinkować później albo coś takiego, ale naprawdę robi wspaniałą robotę. Jest cudowną osobą. Ale jeszcze wracając do takich bardziej błahych, małych błędów, a propos pomagania, to jest też ta kwestia rozdawania pieniędzy albo cukierków na ulicy. No w Senegalu niewyobrażalna ilość dzieci podchodziła do nas z prośbą o pieniądze, płacząc, będąc, wiesz, bez butów i tak dalej. I na początku no łamie ci się serce i mówisz, no jak, no dam mu tego dolara albo coś takiego, kupi sobie za to jedzenie. I później widzisz, że tylko i wyłącznie pogłębiasz problem, bo uczysz te dzieci tego, żeby one podchodziły, i to działa, jakby no to po co mam iść później do pracy i coś robić, skoro podejdę do jakichś turystów i oni mi dadzą, i jakby tylko pogłębiasz absolutnie problem, a później mając do czynienia z tym na co dzień, też masz dużo większą odporność na to. Pierwszego dnia dziecko łamie ci serce, a za przeproszeniem po tygodniu, jakby opędzając się czasami od dzieci, które chcą od ciebie pomocy, już nie tyle nie robi na tobie takiego wrażenia, ale zaczynasz się do tego przyzwyczajać, a poza tym kumać to, że powinna ta pomoc działać w inny sposób. No my też często właśnie chyba próbując gdzieś tam swoje sumienie uspokoić, wpadamy na różne pomysły pomocy. Tak. I to jest bardziej o nas, aniżeli o realnej zmianie, więc chyba nikomu się nic złego nie stanie, jak zapyta kogoś, kto się na tym zna. To jest taka prosta jasne, rada, która z tego jasne. Wynika, nie? Tak jak mówisz, no my tu z siebie łechtamy, no dam dziecku płaczącemu tak. dolara, to jakby połechtam dobry siebie, uczynek. Że zrobiłam coś dobrego. Ale a propos tego dawania pieniędzy, teraz oglądałam 2 dni temu film... film balkonowy. O, to jest dokument Pawła Łozińskiego. Przepiękny dokument, który pokazuje, jak on siedząc na swoim balkonie kręcił swoich przechodniów, zadając im bardzo trudne, a zarazem proste pytania, albo najtrudniejsze o sens życia, albo co słychać, co robią i tak dalej. I jedna z osób, która pojawiła się w tym filmie, wyszła prosto z zakładu karnego po kilku latach. Odbywał jakąś tam karę za jakieś przestępstwo. No i generalnie tam zdał maturę, zaczął stawać na nogi, nauczył się jakiegoś rzemiosła, chyba kładzenia płytek czy coś takiego, i był gotowy na to, że on wyjdzie z tego więzienia i zacznie po prostu legalne, prawe życie. No i miał tak ogromne problemy w pozyskaniu, nawet nie pozyskaniu pracy, no tam musiał zrobić dowód, różne rzeczy, cała seria zdarzeń, ale
tak bardzo mu nie wystarczały te pierwsze pieniądze na znalezienie jakiegokolwiek domu, że wiedział, że musi prosić ludzi na ulicy o pieniądze. Mówił w ogóle po angielsku świetnie. I nagle ja, patrząc na tą sytuację, mówię, Boże, jak często nie wiemy, kim jest ta osoba, która prosi nas na ulicy o pieniądze, jakby jaka się kryje za nim historia, że nie jest czasami żulem, który potrzebuje na kolejnego browara, tylko jest osobą, która chce zacząć na nowo życie, ale faktycznie nie starcza mu i potrzebuje gdzieś te pieniądze, więc prosi o to ludzi w jakiś tam, powiedzmy, bardzo kulturalny sposób, więc znowu to jest, oczywiście abstrahując od dzieci, bo tu nie powinno być jakby wyjścia, żeby tych dzieci tego nie uczyć, ale często nie wiemy, co się kryje po prostu za tą drugą osobą i jaki ma problem. Pojawiło się w mojej głowie takie pytanie, które nam trochę kompozycyjnie to domyka, że podróże kształcą, to już ustaliłyśmy zawsze, że kształcą nas, że trochę prowadzą nas przez życie i są odzwierciedleniem też tego, co my przeżywamy. I fajnie nawet jak mówiłaś, że macie 10 lat stażu i tak sobie na to popatrzeć, co wynosiliście z tej podróży wtedy, a co jest dla was wartością teraz. Ale czy podróże dają też coś reszcie świata? Mam na myśli, jako jednostka jesteśmy bogatsi i to jest super i warto sobie, nie wiem, dogadzać w życiu i się edukować, ale czy widzisz też w podróżowaniu, w tym, że ty podróżujesz, wartość dla innych osób, które na przykład nie podróżują? Widzę to chociażby ze względu na super miłe wiadomości, które raz na jakiś czas dostaję na Instagramie, bo mimo tego, że ja wyjeżdżając z Pawłem w nasze podróże nie pracujemy i jakby to jest tylko i wyłącznie podróż dla nas, nie robimy żadnego YouTube'a i tak dalej, tylko oddajemy się tej podróży, to jednak robię jakieś relacje z tego i mam ogromną przyjemność w robieniu ich. Nawet sama się dokształcam robiąc te relacje, bo jak jestem na jakiejś łódce, przeżywam coś, obserwuję, to dopiero robiąc wieczorem relacje z tego dnia, doszukuję jakichś informacji, które chcę Wam przekazać, bo nie chcę, żeby to było niesprawdzone. I często dostaję wiadomości od ludzi, którzy dziękują za to, że na naszych plecach podróżują z nami, bo staram się to przynajmniej w taki sposób pokazywać, żeby ten jakiś nasz dzień czy jakieś przeżycie było pokazane trochę szerzej niż wybiórcze jakieś sytuacje. I oczywiście wtedy to łechta też moje ego, że jest mi miło, że ktoś to docenia i przeżywa razem z nami. Są często ludzie, którzy nie mają możliwości wyjechania, a chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o danym kraju w jakiś niesztampowy sposób, albo zaciekawić się czymś. Największą popularność miała nasza wycieczka po Amazonce, między innymi sytuacja, w której nasz przewodnik leczył moje ugryzienie naturalnymi różnymi środkami, czyli nacinał drzewa i kładł mi jego substancje na pośladek, bo właśnie tam miałam ugryzienie, które przez półtora miesiąca mi nie schodziło i przez półtora miesiąca nie wiedziałam, co to jest, dzwoniłam do jakichś dermatologów w Polsce, wysyłałam im zdjęcia, było to bardzo dziwne, wyglądało trochę jak rozwijająca się bolerioza, ale nie ten rumień się nie powiększał, tylko czasami zwiększał, czasem powiększał, było to super dziwne i byłam trochę zestresowana tym, a on patrzył i mówi, co to jest grzyb? Zrobił ci się grzyb po jakimś ugryzieniu, jest po prostu taka wilgotność w powietrzu, że jakby to jest super tutaj popularne, dawaj idziemy do lasu, naciął jedno drzewo, wziął z niego jodynę, która mi totalnie wypaliła tą ranę, na to położył z jakiegoś innego kwiata i liścia, zrobił kombinację, coś co mi załagodziło, zeszło mi to w 3 dni, kumasz, i jakby ja przez miesiąc nie wiedziałam, co to jest, to była taka wyschnięta skóra, która wyglądała jak taki okręg, jakby ktoś mnie przypalił jakimś narzędziem z kropkami w środku, no w życiu bym nie pomyślała, że to jest jakiś grzyb, tak? Trochę to było obleśne, ale w sensie nie ta rana, bo to nawet nie było obleśne, ale no on mnie wyleczył dosłownie w sekundę, jakby wiedział, co to jest i jakby no hej stara, i ktoś później oglądając to na kanapie w Polsce mówi, wow, to stoimy w kolejce, w aptece kupujemy często jakieś super drogie preparaty, które nie wiemy czym są, a on idzie do lasu i smaruje mnie po prostu dwiema maziami i to znika, bo on wie, bo tylko z tego korzysta. Czyli wychodzi na to, że wartością dla innych ludzi, wynikającą z tego, że my podróżujemy, jest to, że możemy się dzielić tym doświadczeniem.
Tak, że oni też to przeżywają, dowiadują się czegoś ciekawego, widzą coś nowego. Jakby myślę, że to jest bardzo spoko. I też przy ilości kontentu, który jest w internecie i na Instagramie, nie chcę mówić, że mój jest jakiś tam zajebisty, ale no możesz sobie sama wybierać, co chcesz oglądać i możesz oglądać coś, co jest bardziej oczywiste albo może cię zaciekawić w jakiś sposób, no. To na koniec powiedz mi, jakie są, nie ograniczajmy się, nie wiem, czy top 2, 3, 5 miejsca, które teraz Ciebie najbardziej ciekawią. Po podróży, teraz ostatnia podróż była w Ameryce Południowej, była to nasza pierwsza podróż w tej części świata. Spędziliśmy tam 3 miesiące i na razie mi wystarczy, ale byliśmy też w zeszłym roku byliśmy w Tanzanii, czyli jakby wschodnim wybrzeżu Afryki. Wcześniej znaliśmy tylko zachodnie, Senegal i Gambię. I Tanzania po prostu zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie. Zakochałam się w tym kraju. I jakby wszyscy mówią tylko o Zanzibarze. Ten Zanzibar jest po prostu wisienką na torcie. Ale ten kraj, jakby mainland, jest niesamowicie piękny. Ludzie, znowu nie chcę generalizować, ludzie są wspaniali i otwarci, ale naprawdę czuliśmy się tam niesamowicie i pod względem jedzenia i otwartości i tej ciekawości i tego, że masz góry, jeziora, po prostu piękne trasy, także jestem zafascynowana wschodnim wybrzeżem Afryki i bardzo ciekawi mnie Etiopia i to jest jakiś tam mój kierunek, do którego chciałabym się udać, ale no nie będę ukrywać, że tęsknimy za Azją i po jakiejś dłuższej przerwie chcemy do tej Azji wrócić. Takim naszym ulubionym krajem była Birma przez wiele lat, do której wracaliśmy wielokrotnie. Teraz jest to bardziej skomplikowane, bo junta wojskowa przejęła tam władzę, ale no cały czas jest coś ciekawego. Ja się zawsze śmieję, że nie ma miejsc, które nie są ciekawe. W każdym znajdziesz coś ciekawego. Zgadzam się w pełni. Lena, bardzo Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mogliśmy sobie popodróżować. Za mną jest mapa, tego nikt nie widzi. Ja cały czas patrzę na nią. Gdzie by tu jeszcze? No więc życzę Wam super podróży. Zresztą na pewno odwiedzicie te wszystkie miejsca. Już na koniec mi się trochę, wiesz, paliwo skończyło. I my będziemy Was obserwować. Jej. Więc wszystkiego dobrego i dzięki. Dzięki bardzo. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Posłuchacie go na Spotify, na iTunesie i na YouTubie, a w każdy pierwszy dzień miesiąca czeka na Was solówka, czyli moje inspiracje miesiąca. Dodatkowa informacja jest taka, że ja każdego miesiąca wspieram swoją działalnością inną fundację, czyli przekazuję 10% zysków z mojego sklepu internetowego na jakąś akcję charytatywną i w sierpniu, czyli ostatni dzwonek, słuchajcie, jest to fundacja Feminoteka, a jeżeli nie wiecie, że mam swój sklep i że coś sprzedaję, to lećcie koniecznie na karolinasubańska.com/sklep, tam dostaniecie przeróżne e-booki mojego autorstwa. Raz jeszcze wielkie dzięki za to, że jesteście, za to, że słuchacie i byliście ze mną z nami w tym odcinku. My słyszymy się już 1 września w solówce. Do usłyszenia, cześć!